Cześć, siemano moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kucyk, a to jest The Solus Project. Postanowiłem, że wrócę do tego tytułu. Zaprzestałem go dlatego, że miałem problem z ekranami ładowania. No już nie wiem ile minęło od tego czasu, miesiąc jak przestałem nagrywać tą serię. A szkoda, bo naprawdę gra jest przednia, świetnie się w niej bawiłem. No i długi czas nie sprawdzałem w ogóle, czy ten bug, ten błąd gry, co mnie spotkał, się już naprawił, czy były jakieś aktualizacje. Dzisiaj sprawdziłem, okazało się, że tak. Także możemy wreszcie wrócić do tej serii, tym bardziej, że chciałem ją dokończyć, zacząłem, trochę mi smaku narobiła ta gra, a nie skończyłem. Także wróćmy do gry. Udało mi się wyjść z jaskini. Calling all Solus Project ships, is anyone there? What the fuck? Engine spool on Dyna. The ship staff are furious, and a parasite attack on Imito left the hydroponics lab understaffed. There isn't enough water to go around. There isn't enough to cool the engine. Co jest, kurwa? Solus staff, it's been 8 years. Ufo? We need somewhere to settle and fast. The biome on Opez doesn't have enough people to run it. And ja pierdolę, co jest? Are you there? Do you hear me? O kurwa, grubo. Czemu mi się latarka nie ładuje? Może na słońcu nie byłem, tylko w cieniu. Tak, dokładnie. Ja ci pierdolę, nieźle. Nie wiem, gdzie to UFO poleciało, ale... Wrócę się do obozu, bo tutaj chyba mam obóz, dokładnie. Tu się chyba nic nie zmieniło od mojej ostatniej wizyty. Mamy pochodnie. Mam palnik, nawet już mam dwa. Okej. Niech no pomyślę. Butelka wody. Pusta butelka. Pustą wywalimy. Przydałoby się znaleźć więcej części do mojej wieży. Wezmę sobie pochodnie, koniecznie, będzie mi potrzebno. Pochodnie jak najbardziej się przyda. Zastanawiam się, powiedziałem, przeglądając YouTube'a, że jeden koleś miał, tak jak ja mam ten kryształ zimny, generator zimna, to koleś miał generator ciepła. Tylko nie bardzo wiem, jak go pozyskać mogę. Zrobimy sobie dwie pochodnie i lecimy. Czy ja mam jakiś cel? Nie, nie mam żadnego celu z góry określonego. A szkoda. Może... Co ja tu mam? Części wieży. Polecę na górę, postaram się ich pozbyć, czyli zamontować w tej wieży. I przy okazji sprawdzę, co się dzieje z tym statkiem UFO. Jeśli to jest statek UFO, a tak podejrzewam. To chyba tędy się nie biegło. No chyba nie. Boże, myślałem, że tam ktoś stoi. A to tylko moja wybujała wyobraźnia. No, wspinaj się, kobitko. Coś tam jest nad nami, przed nami, lewituje. What the fuck? Muzyczka też. O co tu chodzi? Czy... Gdzie jest UFO, które widziałem? Dobra, ile mamy części wieży? Ile nam brakuje? Źródło energii potrzebujemy. Zastanawiam się, czy to pomoże. Nie, to generator zimna nam zdecydowanie nie pomoże. Mamy nowy wektor misji. Fajnie. To coś, co latało, chyba już sobie poleciało. No nic. Dziwna muzyka, niepokojąca, dziwna. Okej, rozumiem, że mam zejść na dół.
Czy ja przypadkiem tu już nie byłem wcześniej? Byłem, bankowo. Znowu wracamy do podziemi, ludziska. No nie powiem, że jestem zachwycony. No ale nie można przez cały czas być na powierzchni, szczególnie nocą. Podążaj za dziwną latającą kulą. Zapis trzeba zrobić. Ja już to patrzyłem. Szczerze powiedziawszy, to już kurczę nie pamiętam wiele rzeczy z tej gry. Tak dawno wydaje się, że w nią grałem. Czy ja tu byłem? Byłem tu. Bankowo tu byłem. No ale z tym UFO to mnie zaskoczyli. Trzeba przyznać. Że jak fajnie, że już nie ma tych problemów z dźwiękiem. Nie z dźwiękiem, co ja mówię. Z ekranami ładowania. Korytarz. Nie, korytarz utopców. Ciekawe. Ciekawe, co mają na myśli. Co ten znak miał na myśli. Przemyślmy sobie troszeczkę, co byśmy sobie nasze statystyki podreperowali. Czy tu jest słońce? Nie, to nie jest słońce. Tabliczka, mechanizm można aktywować. Co to spowoduje? Jakoś tak jakby nic chyba. Woda, oczywiście, uzupełnimy. O co tu chodzi? Czy to jest strzałka? Czy to jest czwórka? Ta książka jest jakaś inna? Coś się dzieje, coś się jakby otwiera chyba. Tam coś jakiś jest, nie wiem, czy to statek? Za tymi drzwiami, wrotami. Coś się dzieje? Taki dziwny dźwięk usłyszałem. Tam ta dziwna kulka lata. Dowiedzcie się, gdzie to zmierza. Czy ja mógłbym tam się przeteleportować? Pewnie nie. Nie. Nie da rady. Dwa włączniki są otwarte, znaczy zaświecone. Kumam, kumam. Muszę znaleźć w takim razie jeszcze dwa mechanizmy otwierające. Jeden jest tutaj. Tak, zapalił się. I jeszcze brakuje nam tego jednego ostatniego. Jest. Dobra. Poszli. Zapalimy świeczkę, bo możemy. Kolega nam tutaj troszkę zmarł na stole, na fotelu. To jest człowiek? To nie jest człowiek, ma dziwną czaszkę, taką wydłużoną jakąś. To wygląda jak głaz lub jajko jakieś. Oko. 21 lat po Exodusie. Oko potężnej mocy. Czy mamy coś tutaj, czy tylko zawalone? Tu mam jakiś mechanizm. Tylko nie wiem, co te mechanizmy dają. Zmienia się kolor na nich, ale tak naprawdę chuj go wie. Okej. Okay.
tu są pułapki, lepiej w nie nie wdepnąć. Coś się dzieje przed nami. What the fuck? Mam nadzieję, że UFO mnie nie uprowadzą i nie będą robić na mnie jakiś podejrzanych eksperymentów. Dobra. Widzimy w oddali mega duże grzyby. To może świadczyć o tym, że może jakieś promieniowanie tutaj. To jest, nie jestem pewien co to jest, ale to jest albo, nie, lawa to nie jest, to bardziej mi kwas przypomina. Czy ja mogę coś tu zrobić, bo przecież po nim nie przejdę. Aha, jest łącznik. Dobrze, że mam ze sobą dwie pochodnie jeszcze. W razie czego? Korytarz utopców 3. Korytarz, kurwa. Z czemu to jest korytarz, a nie korytarz? O kurwa, co jest? Co do chuja? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Jak mam tam... To te grzyby trują, tak? Na te zielone. Dobra, chyba polecę, no bo nie wiem, czy jest jakaś inna możliwość. Mam nadzieję, że nie zginę. Kurczę, nie mam tutaj save'a żadnego. Ech. No nic, no lecę. Biohazard detected. Jest źle. O kurwa. Dobra, już jesteśmy dobrze, już wszystko. Apteczkę zażyliśmy. Powinno być już lepiej, nie? Powinno. Okej. Okay. Teraz tak. Kurczę, to dalej... Dalej jest toksycznie. Ale trzeba lecieć, no kurwa. Mamy save'a. I jakieś nowe budowle. Myślę, że pochodnia w dłoń będzie dobrym pomysłem. Co my tu mamy? Spisek. Brat Adar Suma Kagoni pokazał nam kulę, gdy tylko skończyliśmy pracować. To źródło energii nauczycieli, ich słońce. Zostawił ją na głuchej ziemi, tam gdzie jest czerwona woda. Ich arogancja jest męcząca. Ktoś tam stoi? Dobrze widzę? Jest koleś jakiś, którego, możliwe, że go już wcześniej widziałem. Okej, okay, mamy kulę. Jest tu troszkę cieplej, jaśniej. Więc... zgaszę pochodnie. Co się dzieje? Jezus Maria! To się na mnie patrzy. For real? Koleś, spierdalaj ode mnie. Jesus Christ. To wygląda jak jakiś... Przepraszam, ale jak jakiś cipy w środku. A to niepokojące jakieś czaszki. Dziwna apteczka. Zdrowie i temperatura. Jak z miejscem? Mamy... Mało zdrowia, ale temperaturę zawsze doda, jeśli będzie trzeba. Dziwne jedzenie też mamy.
No dobra, gdzie jest mój wektor misji? Oddalam się od niego, ale chciałbym zobaczyć, co tutaj dookoła się jeszcze dzieje. To jest jakaś taka dziwna piramida w ogóle. Aha, to jest ciągle to samo pomieszczenie i ten przerażający szkielecik dziecka. Mamy ją. Od razu po zmierzchu użyliśmy ostrzy, aby oddzielić kulę od cewek i przetoczyliśmy ją ostrożnie na dół z wielkiego młyna. Jej niebieskie oczy powoli pulsowały. To nie potrwa długo, zanim odkryjemy jej sekrety i zwrócimy przeciwko nauczycielom. Okej. To co? To do wektora misji, tylko którędy? Którędy tym razem? Cholera. Swoją drogą. Ja przyszedłem. Tym mostem chyba, co nie? Tak. A skoro tak, to gdzie mam się udać? Powinienem podążać za tym. Czy to jest woda? Tam mamy jakieś schody do góry. Kurczę, kurczę, kurczę. Mógłbym też wejść na górę. Po prostu. Ale to jest toksyczne chyba, co? Czy nie jest? Nie jest? To tylko taka zielona narośl w takim razie? Kurczę, mi się pochodnia kończy, o dziwo. Korytarz utopców. Korytacz, korytacz. Pa, pa, pa. Ślady krwi chyba, co? Kogoś tu zarżnęli. Jest śmieszny melon latający. Zbliża się do mnie. Gdzie lecisz, melonie? Chyba go oleję i po prostu ruszę swoją drogą. Ja pierdzielę, co to za... Co to za teren jakiś dziwny? Mam melona. A, to jest to samo. Nie zwracajcie uwagi na to, co robię, bo... Jakieś głupoty robię. Jakaś budowla. Jakaś krypta może, ale mamy tutaj kraty. Więc na razie nie da się tutaj nic zrobić. Natomiast tu jest coś otwarte i prawdopodobnie będzie jakiś mechanizm otwierający coś innego. To by sugerowały te tablice kamienne czy księgi. Ale po prostu to chyba takie miejsce dla ozdoby, bo nic więcej tu nie widzę. Okej, co dalej? W sumie nam poleciał... O, złoto chyba. Poleciał nam ten obiekt latający, go no nie śledziłem. Możliwe, że źle, że błąd zrobiłem. Rybę mamy. Zapalimy sobie. Nie wiem po co. Płyny uzupełnimy. Kurczę, kalorie nam spadają. Mamy odżywki. Zjemy sobie to. A bo wiecie co? Nie, jeszcze nie. Bo skoro daje to 3500 kalorii. Materac. To ja wolę po prostu poczekać, aż mi jeszcze niżej zejdzie i wtedy sobie zjemy. Chociaż tu też mamy dziwne jedzenie, więc zjemy teraz. Troszkę wody nam spadło, ale to nic. No dobra. Kurczę, gubię się, wiecie, gubię się mega. Czy ja tu byłem? Nie, nie byłem tu. Tu mamy wodę, chciałem powiedzieć, ale mamy tu jedzonko. Tu byłem. Czy nie? Nie, nie byłem. Dobrze, że koleś nie kręci głową za mną. Mamy tu jakieś hieroglify. Minęły 3 dni, odkąd wszyscy pouciekali. Nie zostało tam wiele... Nie... Co to? Kurwa, dobra, nieważne. Za szybko. Zostałem tylko ja się ukryłem, wszyscy inni uciekli w stronę kapliczki, nic nie słyszałem od kilku godzin.
Tam jest ślepy zaułek, chyba coś poszło za nimi. To coś. Dobra, mamy opis jakiejś zwierzyny lub jakiegoś czegoś, jakiegoś obcego, który pędził, gonił tych ludzi. Może nie ludzi, ale tych mieszkańców tego terenu. Cóż, mamy jakieś drzwi, do których potrzebujemy klucza. No tak, to było do przewidzenia. Jak zdobyć klucz? Jak, kurczę, zdobyć klucz? A co, pozapalam wszędzie świeczki, gdzie się da, żeby było jak najjaśniej. I muszę też szukać jakiejś alternatywnej drogi. Wektor misji mnie prowadzi gdzieś tam, ale wektor misji prawdopodobnie nie jest najdokładniejszy. Bo nie prowadzi mnie dosłownie za rączkę. Czyli powinieneś iść tam albo tam. Nie, tak nie jest. Tu mieliśmy melony. Może coś, muszę się przyjrzeć temu posągowi. Chociaż tu chyba nic nie ma. Tu jest jeden wielki fotel, tron. Może pójdę za śladami krwi. Aczkolwiek one się tu urywają. A stąd już przyszedłem. Nie, dobra. Inaczej. Oczywiście też nie jest powiedziane, że ja dobrze robię, bo... Ale do wody nie chciałbym wchodzić. Jakieś dziwne i niepokojące dźwięki. Ale w tej grze to już standard. Wiecie co, a gdyby tak... Sprawdzić dachy tych budynków. Bo może coś przeoczyłem. A tam co jest? W sumie. Czy ja tu wcześniej byłem? Chyba nie, co? Czy byłem? Mamy kolejny obszar. Boże święty, tyle czasu. A ja tego nie zauważyłem wcześniej. Jakiś dziwny posąg. Wygląda na maczugę lub minę zbliżeniową. O kurwa, już wiem, że będzie problem z temperaturą. Muzyka dziwna, jakby mnie coś miało gonić. Nie podoba mi się to. Ale dobra, biegniemy przed siebie. O cholera, to są jakieś... bomby, miny. Lepiej na nią nie nadepnąć. Okej. O kurwa, jak zimno. O skurwesyn. Musimy tu... Aha, musimy tu wodę wlać. O chuj. A to jest ostatnia butelka. Kurwa, co ja dybałem. Jak mam upuścić? Jak tu mam wlać wodę? Przypomnijcie mi, proszę. Wiecie co? Nie, bo ja zaraz zamarznę. Kurde, nie bardzo wiem, jak mam... O chuj, zjebałem. A to była moja ostatnia butelka. Dobra, dobra. Przeżyjemy to. Shit. Co jest? Oj! O kurwa! I chuj. To coś ożyło. Jezus, jak ja mam
wodę tam wlać, bo wiem, że to jest miejsce na wodę. Ale nie wiem, jak to zrobić. Jezu, gdzie ja jestem? Aha, przy ostatnim moim punkcie zapisowym. Shit. Tak to się kurwa robi. Go fast. Okej, okay, mamy tu miny. Operator, cold and wet. Mieczyk. Okej. Okay. Ruszyło na nas, okej. Okay. Tak poza tym to gdzie jest? Operator, cold and wet. O kurwa. Wysadziliśmy to chyba. Ej, to nie jest zabawne, ja nie mam pochodni. Mam, ale... Dobra, mamy to. Nie, nie w tą stronę. Dobra, bo to nas będzie gonić. Kurwa, muszę zaraz się jakoś ogrzać. Co tu jest? Tu jest, jest klucz. Wreszcie, ale jak ja mam stąd wypierdolić? Wszystkie zużyłem apteczki. A gdzie jest ten stwór, co nas gonił? Nie wiem, co to jest. Odporność na odwodnienie, no. Za dużo mi to nie pomoże. O kurwa! Gdzie jest ten stwór, ja się pytam. Operator wet. O kurwa! Czy on tu będzie? Gdzie była droga powrotna? To było tu? Nie. Gdzie ja idę? Nie, to było tu. Ej, a czemu to stoi nieruchome? Znowu zamarznę. Jak chuj. Dobra, mamy klucz. Jeszcze mi tylko przypomnijcie, gdzie ja potrzebowałem klucza, do czego? Aha! Do schodów na samej górze. Czyli tam. Na szczęście przy pochodni mi spada wilgotność ciała. I dobrze, dobrze, dobrze. Mamy miejsce na klucz i no i będziemy sprawdzać co dalej. Wkładamy kluczyk. Pułapki jak na niedźwiedzie. Dobrze, moi drodzy, myślę, że na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, mam nadzieję, że jesteście ze mną znowu w tej serii, gdyż do niej wróciłem i no i będę w nią grał, na pewno będę chciał ją ukończyć, tą gierkę, bo jest po prostu fenomenalna. Widziałem, że nawet rok się za nią zabierał, ale się zdziwiłem, czemu jej dalej nie pociągnął, czemu nagrał tylko 3 odcinki. Nie wiem, czy też miał jakieś błędy, dlatego nie chciał brnąć póki co w tą grę, ale w sumie o tym by powiedział chyba, więc może mu nie przypadło do gustu, nie wiem, nie oceniam. Ja na pewno będę dalej ją kontynuował, macie moje słowo. Tymczasem dziękuję wam za dzisiaj i trzymajcie się, hej hej.